Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Fashion by Sandy. Dzisiaj zapraszam Was na nieco inny odcinek niż zwykle. Jest to coś, co planowałam już od dobrego chyba nawet roku, ale jakoś było ciężko mi się za to zabrać. I tym razem postanowiłam, że w końcu to zrobię. My niedługo, za kilka dni dosłownie, lecimy znowu do Hiszpanii i ja już jestem prawie gotowa, jeśli chodzi o pakowanie. Już większość rzeczy mam spakowanych, dlatego też stwierdziłam, że jest to teraz dobry moment, żeby nagrać ten film. A o czym mówię? Mówię tutaj o takim filmie, w którym pokażę Wam, jak ja się pakuję. Nie będę Wam pokazywała całego procesu spakowania, ale chciałabym Wam pokazać, chciałabym Wam zademonstrować pewne takie rzeczy, które ja robię podczas pakowania, pewne jakieś drobne rady, które może dla niektórych będą oczywiste, ale pewnie znajdą się osoby, które może na to nie wpadły, albo po prostu jeszcze nie miały takiego pomysłu i może im się to przyda. Oczywiście, jeśli Wam się film spodoba, zachęcam bardzo serdecznie do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapek w górę. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie na dole jakieś komentarze i napiszecie, jakie są Wasze takie sposoby na pakowanie. Czy są jakieś takie może drobne rzeczy, które myślicie, że Wy robicie, ale może nie każdy o nich jeszcze wie, koniecznie dajcie znać, podzielcie się swoimi własnymi radami. A teraz bez zbędnego już owijania zapraszam na film. I myślę, że zacznę od mojej kosmetyczki podróżnej. I po pierwsze, ja w podróż zawsze zabieram sobie tę kosmetyczkę. Ja akurat ją kupiłam kiedyś w takim zestawie, to jest kosmetyczka Elizabeth Arden i kupiłam ją w zestawie różnych kosmetyków, właściwie dostałam ją w prezencie na święta od Maxa kiedyś. Z różnymi właśnie kosmetykami Elizabeth Arden, ale ona się świetnie sprawdza i wiem, że tego typu kosmetyczki można w wielu miejscach dostać, chociażby w TK Maxie, także nie są one problematyczne do znalezienia, a naprawdę można w nie sporo spakować i jest to świetny sposób, żeby wszystkie nasze kosmetyki były w jednym miejscu. I ja oczywiście pakuję w taką kosmetyczkę swoje ulubione kosmetyki i teraz tak, jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, ja wiem, że zawsze zabieram za dużo rzeczy, jest mi ciężko spakować się trochę bardziej ekonomicznie, bo zawsze myślę, o, na pewno mi się przyda ta pomadka, tamta pomadka i wiem, że zawsze zabieram trochę za dużo, już i tak troszeczkę się ograniczyłam tym razem, ale taka mała rada ode mnie dla Was. Starajcie się zabierać kosmetyki, które używacie na co dzień, które są waszymi takimi ulubieńcami, które naprawdę mogą już nie wyglądać dobrze, ale które wiecie, że na pewno będziecie używać, bo z reguły jest tak, że jeżeli zabierzemy ze sobą jakieś nowe kosmetyki, to i tak ich nie przetestujemy, i tak nie będziemy ich nosić podczas wakacji, bo w wakacje przeważnie, kiedy się szykujemy gdzieś do wyjścia, to chcemy, żeby to było w miarę szybko, bo przecież chcemy korzystać z wakacji, a nie siedzieć i malować się przed lustrem, tak? Więc chcemy sprawdzone kosmetyki, które sprawią, że wyjdziemy z tego domu szybciej i że wiemy, że będziemy wyglądały dobrze. Jeśli chodzi o pielęgnację, ja tutaj na razie mam tylko kilka rzeczy spakowanych pielęgnacyjnych i jedną z nich jest miniaturowa wersja mojej Biodermy, czyli wody micelarnej, której używam już od lat. I to jest coś, co zawsze ze sobą zabieram i tutaj też mała rada, nie zabierajcie nigdy ze sobą kosmetyków, których nie testowaliście jeszcze, bierzcie ze sobą kremy jakieś, szczególnie jeśli chodzi o pielęgnację, bierzcie ze sobą to, co macie już sprawdzone, co wiecie, że nie podrażnia waszej skóry, dlatego że uwierzcie mi, nie chcecie dojechać gdzieś w piękne miejsce na wakacje i nie chcecie na pewno, żeby wyskoczyła Wam tona jakiejś niedoskonałości na twarzy, jakiś pryszcz, nie wiadomo czego, bo użyliście na przykład kosmetyku, którego wcześniej nie testowaliście i okazuje się, że macie na niego jakieś uczulenie. Także naprawdę polecam Wam zawsze zabieranie tylko tych przetestowanych wcześniej kosmetyków, dlatego ja zawsze właśnie zabieram ze sobą Biodermę, a resztę kosmetyków dopiero zapakuję przed samym wylotem, dlatego że cały czas je jeszcze teraz używam, więc nie miałoby sensu, żebym je tutaj wkładała, ale oczywiście też zabieram właśnie kosmetyki, które już cały czas używam, testuję, lubię i które wiem, że mnie nie podrażnią w ciągu wakacji. I ja też bardzo lubię Foreo, co myślę, że już wiecie i tutaj w domu używam na co dzień Foreo Luna Mini 2, a na wyjazd biorę ze sobą Foreo Fofo, dlatego że jest ona po prostu mniejsza i jest wygodniejsza do zabrania, także to jedyny powód.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyczkę. Teraz przejdźmy do bagaży. I tak, ja zawsze mam ze sobą duży bagaż, dlatego że nie potrafię się pakować ekonomicznie i myślę, że już zauważyliście pewnie, jeśli nie, to wam dopowiem. To też nie jest odcinek, w którym pokażę wam, jak spakować się ekonomicznie, bo ja jestem w tym tragiczna. Ja chcę wam pokazać po prostu moje jakieś takie sposoby na pakowanie. I jeśli macie ze sobą dwa bagaże, mały i duży, to polecam wam w mały bagaż, ten podręczny, który będziecie mieć cały czas ze sobą, wkładać wszystkie takie najcenniejsze, powiedziałabym, rzeczy. To znaczy, jeśli bierzecie ze sobą, nie wiem, jakieś może droższe torebki, może jakąś droższą parę butów, nie wiem, okulary, elektronikę, jakieś komputery, iPady, tego typu rzeczy, starajcie się mieć zawsze je w mniejszym bagażu albo nawet w takiej podręcznej torbie, dlatego że nigdy nie wiadomo, bagaż może się zagubić, tak? Dlatego starajmy się zminimalizować potencjalne szkody. I jeżeli mamy ze sobą wszystkie takie rzeczy najdroższe, najdroższe albo na przykład, które są dla nas sentymentalnie najwięcej warte, miejmy je blisko siebie, miejmy je w małym bagażu podręcznym, który będzie gdzieś tam w schowku nad naszymi głowami albo właśnie w torebce. Miejmy je ze sobą blisko, jeśli duży bagaż wtedy się zgubi, okej, stracimy ubranie, stracimy jakieś inne rzeczy, ale te cenniejsze będziemy mieć przy sobie, będą uratowane. Jeśli chodzi o takie cenniejsze rzeczy, a właściwie o biżuterię, to tutaj coś, co ja teraz pierwszy raz będę używała, kupił mi to Max podczas ostatniej podróży do Hiszpanii i zobaczcie, tutaj możemy sobie włożyć naszą całą biżuterię, jakieś zegarki i tak dalej. Wszystko jest w jednym miejscu, nic nam się nie pomiesza. No i tutaj tak samo radziłabym oczywiście włożyć ją do naszej torebki, ewentualnie bagażu podręcznego, żeby to wszystko było blisko nas. Jeśli chodzi o duży bagaż, ja zawsze wszystkie ubrania lubię sobie wkładać tutaj w tę kieszeń, która zamyka się na zamek. Wtedy wszystkie ubrania są w jednym miejscu, a jakieś buty, dodatki, duperele wtedy wkładam w tę drugą kieszeń. No i też jeśli jakiś but jest może przybrudzony czy coś, no to po prostu niech ubrudzą nam się ubrania, bo wszystko jest oddzielone. Dodatkowo tego typu woreczki, które mamy na pranie, często dołączone do bagaży, też zawsze lubię ze sobą zabierać, dlatego że one się właśnie na pranie idealnie nadają. W ciągu pobytu gdzieś tam te rzeczy, które nam się pobrudzą, czy bielizna, zawsze fajnie sobie włożyć i oddzielić od czystych rzeczy. Kolejna moja taka mała rada, jeśli gdzieś wyjeżdżacie, polecam zawsze spakować sobie małą taką kosmetyczkę i zrobić z niej apteczkę. I nie mówię tutaj o zabieraniu ze sobą tony jakichś rzeczy, ale takie podstawowe, myślę, rzeczy z apteki, czyli jakieś plastry, plastry takie na odciski, myślę, że są zawsze warte zabrania. Dodatkowo jakiś tam Nurofen czy inne tabletki na ból głowy, na przykład, które używacie, może coś na zgagę typu Reni, jakieś takie rzeczy, które mogą się przydać. I oczywiście jeśli wyjeżdżamy gdzieś tylko do innego miasta na przykład, albo no nie wiem, w miejsce, w którym już byliśmy wiele razy i wiemy, że to wszystko na miejscu możemy dostać, no to okej, może zabierzmy tylko parę tabletek na podróż w razie, gdyby coś nas rozbolało, ewentualnie właśnie jakieś plastry. Ale jeśli wyjeżdżamy w miejsce, którego nie znamy i nie wiemy, jakie tam mają na miejscu lekarstwa, nie wiemy, gdzie dookoła będą jakieś apteki, to naprawdę polecam się uzbroić we wszelkiego rodzaju takie rzeczy, które się mogą przydać. Szczególnie właśnie mówię, plastry, jakieś tabletki na ból głowy i tak dalej. Myślę, że naprawdę warto coś takiego ze sobą mieć. Ja zawsze sobie taką apteczkę pakuję. Teraz jak lecimy do Hiszpanii, no to zawsze wkładam właśnie jakiś tam Nurofen, jakieś plastry, plastry na odciski, bo wiem po prostu, że to wszystko też mogę dostać na miejscu, ale jeśli byśmy gdzieś wyjeżdżali w nieznajome miejsce, to z pewnością zabrałabym ze sobą dużo więcej rzeczy. Następna rzecz, coś, do czego przez długi czas kupienia się zabierałam, w końcu w zeszłym chyba roku, jak byłam w Polsce, kupiłam sobie pierwszą taką poduchę na szyję do samolotu i powiem wam, że to jest po prostu rzecz magiczna. Teraz nie wiem, jak ja wcześniej zawsze mogłam bez tego latać. To jest idealna poduszka na podróże. Ja akurat swoją kupiłam w Witchen i powiem wam, że
Tę kupiłam w promocji właśnie jakoś tak rok temu i ona chyba kosztowała około 30 zł. To była świetna promocja i żałuję, że wtedy dwóch nie kupiłam, bo teraz jak byłam w Polsce ostatnim razem, miałam nadzieję, że też na taką promocję trafię, ale trafiłam jedynie na mniejszą promocję i kupiłam drugą poduszkę w cenie 60 zł, co na taką poduszkę też nie jest tragiczną ceną, bo ona jest naprawdę świetnej jakości, jest bardzo wygodna. No ale skoro możemy dostać coś dużo taniej, no to myślę, że warto się rozglądać za promocją, a naprawdę te poduszki akurat z Witchen mogę Wam bardzo serdecznie polecić, bo są ekstra. I ja właśnie kupiłam drugą w tym roku ze względu na to, że chociaż Max wcześniej mówił, że nie chce takiej poduszki, to jak zaczęłam z nim latać i dałam mu się raz przespać na tej poduszce, no to już oczywiście próbował mi ją zawsze zabierać, także stwierdziłam, że kupię drugą, każdy będzie miał swoją i tyle. Rzecz, w którą warto moim zdaniem się zaopatrzyć, to taki oto gadżet. Jest to waga taka podręczna, którą możemy zważyć nasze bagaże. I jest naprawdę świetne urządzenie. Ja tę akurat chyba kupiłam w Lidlu. Wiem, że tutaj w Irlandii one od czasu do czasu są i w Lidlu, i w Aldi dostępne. Ale chyba można je dostać we wszystkich takich sklepach, w których sprzedają bagaże, wydaje mi się. I ta waga jest naprawdę super, dlatego że możemy ją zabrać ze sobą i nawet wyjeżdżając z jakiegoś miejsca, później wracając z wakacji, możemy wszystkie bagaże poważyć i wtedy wiemy, czy na pewno nie przesadziliśmy z wagą. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo użyteczny gadżet. Jest to o wiele wygodniejszy sposób ważenia walizek niż na takiej zwykłej wadze. Także bardzo serdecznie Wam polecam zaopatrzyć się w coś takiego na podróże. Moja następna rada będzie dotyczyć bagażu podręcznego, a właściwie tej dodatkowej torby, którą przynajmniej w Ryanairze możemy mieć. I ja cały czas do tej pory zabierałam ze sobą moją torbę Louis Vuitton Neverfull, to jest wersja MM, czyli ta taka średnia. I ona mi się bardzo dobrze sprawdzała, jest pakowna, więc jeszcze sporo rzeczy tutaj możemy włożyć i ja nie mówię o tym, żeby wiecie, wypchać taką torbę po brzegi, żeby tylko nie płacić za na przykład duży bagaż, żeby wszystko włożyć w podręcznik i tak dalej. Nie, nie, nie o tym mówię. Chodzi mi tutaj o to, żeby jak najwięcej takich ważniejszych dla nas rzeczy włożyć, typu właśnie jakieś telefony, może iPady i inne tego typu rzeczy. Taka większa troszeczkę torba jest właśnie bardzo wygodna do tego. Jedyne co w tej torbie mnie tutaj zawsze denerwowało, to, że jeśli mamy jakieś takie kanciaste rzeczy, zawsze się bałam, że ona mi może tutaj się przedziurawić w tych miejscach, gdzie te brzegi by się ocierały. No ale do tej pory bardzo tę torbę lubiłam, tylko ostatnio tak sobie stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć jakiś plecak, żeby ze sobą zabierać, że byłoby to wygodniejsze jeszcze. No i właśnie parę tygodni temu zamówiłam sobie plecak marki Grafia. Jest on skórzany, jest świetnie wykonany, ja jego unboxing robiłam na Instagramie. Jeśli chcecie zobaczyć, to zapraszam Was na mój Instagram, nazywa się również Fashion by Sandy. Na dole jest podlinkowany i tam w wyróżnionych relacjach możecie ten unboxing zobaczyć. No i ja właśnie stwierdziłam, że tego typu plecak byłby wygodniejszy na podróże i teraz pierwszy raz go ze sobą zabiorę, więc z pewnością za jakiś czas dam Wam znać, czy faktycznie tak dobrze mi się sprawdził, jak myślałam, że mi się sprawdzi. I też moja taka rada, jeśli bierzecie ze sobą jakąś taką torbę, która no nie chcecie, żeby się zniszczyła, to polecam Wam zabrać do niej taki woreczek kurzowy, przeciwkurzowy. I kiedy musicie w samolocie ją pod siedzenie włożyć, to włóżcie tę torbę w worek taki przeciwkurzowy i dopiero wtedy ją tam gdzieś włóżcie pod fotel. Myślę, że jest to fajna opcja, żeby ta torba się nie zniszczyła, jeżeli coś, nie wiem, będzie na podłodze rozlane albo jakaś guma będzie po poprzednich pasażerach i załoga nie zdąży wszystkiego wysprzątać albo nie zauważy tego. No nie chcemy sobie takim sposobem zniszczyć torby, więc myślę, że dlatego fajnie jest właśnie włożyć ją w taki woreczek i wtedy będzie mniejsza szansa, że cokolwiek nam się przy torbie uszkodzi. No nie wiem, to jest tak, ja właśnie tak lubię robić, może dla Was to jest głupie, ale myślę, że jeżeli lubicie dbać o swoje torby, to jest to naprawdę fajny pomysł i taki przydatny mały gadżet do naszej torby. A to przecież nie waży dużo, to możemy tutaj razem z innymi rzeczami właśnie do środka, do torby włożyć, zanim wsiądziemy do samolotu, także nie będzie z tym żadnego problemu.
I taka mała jeszcze rada na temat kosmetyków. Jeśli zabieracie ze sobą jakieś żele pod prysznic, balsamy może, wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą się wylać i narobić Wam dużego bałaganu w torbie, to polecam je zawsze włożyć do jakiegoś worka. Ja do takich rzeczy lubię używać te takie worki z zameczkami, wiecie, jak do zamrażarki, tego typu worki, które są też na lotniskach, żeby włożyć nasze rzeczy, nasze kosmetyki, jeśli wkładamy je do bagażu podręcznego. Także ja Wam zawsze to polecam zrobić, ale moim zdaniem nie warto zabierać za dużo takich rzeczy. Przeważnie jakieś żele pod prysznic i inne tego typu rzeczy możemy na miejscu dostać i one z reguły też nie są jakieś drogie, więc myślę, że nie warto ryzykować bałaganem w walizce, lepiej po prostu zaopatrzyć je w takie rzeczy już na miejscu. I pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze, jakie ja używam walizki, bo one mi się świetnie sprawdzają i ona jest akurat bardzo brudna, ale czekam właśnie na urządzenie, którym będę je mogła wyczyścić. Ja mam walizki z Ochnika. Tutaj widzicie, one mają taki dość specyficzny wzór pasiasty i one są naprawdę świetne, one są z takiego fajnego materiału wykonane, to nie jest plastik, już do końca nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie one nie pękają, one już naprawdę z nami wiele przejechały, przelatały i są naprawdę w świetnym stanie, zobaczcie, poza jakimiś tam drobnymi rysami nie mają żadnych uszkodzeń. Są bardzo pakowne i co było świetne z tymi walizkami i czego my właśnie w walizkach szukaliśmy, jakie kupowaliśmy, to, że one mają podwójny zamek. Więc tę walizkę, jeśli chcemy, jeśli potrafimy się tak w miarę ekonomicznie zapakować, możemy nawet użyć też jako dużą walizkę na jakieś podróże, na przykład międzymiastowe. Ona się świetnie do tego sprawdzi. No i mówię, my osobiście jesteśmy z tych walizek bardzo zadowoleni. I z tego co wiem, one się każdego roku pojawiają chyba w Ochniku, tylko po prostu w różnych kolorach w zależności od danego sezonu. I powiem Wam też, że początkowo baliśmy się kupić białe walizki, bo będą się brudziły, bo to, bo tamto. I tak faktycznie widać na nich, widzicie, różne czarne ślady, ale to można spokojnie wyczyścić. A te walizki są na tyle fajne przez to, że są białe, zawsze wiemy, jak one wylatują tam z tego, z tej maszyny, która wyrzuca już później bagaże nam do odebrania. Jeśli podróżujecie, to wiecie, że często walizki są takie same albo bardzo do siebie podobne i później ludzie tam wertują przez te walizki, żeby znaleźć swoją, a my nigdy takiego problemu nie mamy, bo już z daleka zawsze widzimy, że nasza walizka jedzie. No i kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że jakiekolwiek rady z tych, które dzisiaj tutaj zaprezentowałam, o których opowiedziałam, Wam się przydadzą. Dajcie znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, czy może robicie podobnie, jak się pakujecie, czy może właśnie macie jakieś inne sposoby na pakowanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. No i na dzisiaj to by było na tyle. Mam oczywiście nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i zasubskrybować. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!